Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zakazu palenia tytoniu na miejskich placach zabaw dla dzieci i z tych parków zlokalizowanych na terenie miasta Józefowa? Proszę o podniesienie ręki. Oczywiście z paragrafu pierwszego wykreślamy przystanek. Przepraszam, czy można powiedzieć o reasumpcji tej uchwały, ponieważ część radnych była niezorientowana, dlaczego głosuje i ja należę do tych radnych. Wracamy do tytułu. W tytule wykreślamy na przystankach komunikacji autobusowej oraz i zostaje w sprawie zakazu palenia tytoniu na miejskich placach zabaw dla dzieci i skate parku zlokalizowanych na terenie miasta Józefowa. W paragrafie pierwszym wykreślamy punkt pierwszy, wobec tego nie musi być punkt drugiego, więc paragraf pierwszy będzie brzmiał następująco. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu na całym obszarze miejskich placów zabaw dla dzieci i skate parków zlokalizowanych na terenie miasta Józefowa. Tak będzie wyglądała uchwała po jej podjęciu. Głosowali przeciw, zbierają pety na przystanku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zakazu palenia tytoniu na miejskich placach zabaw dla dzieci i skateparku zlokalizowanych na terenie miasta Józefowa? Proszę o podniesienie. Proszę, bo nie rozumiemy. Było pierwsze głosowanie, które polegało na wykreśleniu przystanków autobusowych. Ja prosiłem o reasumpcję tego głosowania, ponieważ niektórzy radni nieświadomie głosowali nad tym wnioskiem. Również ja. Tak, w tym momencie nie zrozumiałem tego wniosku, nie usłyszałem do końca i prosiłbym o reasumpcję, jeśli rada się do tego. Ja już tak pomagałem. Jest już po głosowaniu, powiedziałem na czas. Proszę Państwa, wniosek o ponowne głosowanie nad zmianą treści uchwały. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za ponownym głosowaniem? Proszę o podniesienie ręki. Ja podniosłem 11. Czy komisja skoncentracyjna policzyła głosy? Dziękuję bardzo. 13. Kto jest przeciw? Przestańcie, dziewczyny. Kto się wstrzymał? Ostatni raz. Nie, proszę Państwa, głosujemy w tej chwili wniosek pana radnego Sekuły o przeprowadzenie ponownego głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Za przeprowadzeniem, jeszcze raz, proszę się skupić. Dziesięć moim zdaniem. Kto jest przeciw? Trzy. Kto się wstrzymał? Wobec tego przystępujemy do głosowania wniosku pani radnej Kaczorek polegającego na wykreśleniu z uchwały zakazu palenia na przystankach komunikacji miejskiej. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Wykreślenie, tak? Tak. I moim zdaniem 5. Kto z Państwa jest przeciw? 7. Kto się wstrzymał? 3. Wobec tego uchwała w pełnym brzmieniu zaproponowana przez pana burmistrza. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał dostać? Chciał zgłosić jakieś uwagi do tej uchwały? Jeśli nie, to głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacji autobusowej oraz miejskich placach zabaw dla dzieci i skate parku zlokalizowanych na terenie miasta Józefowa? Proszę o podniesienie ręki. Kasia, pani Panie, ale ty liczysz z tej strony.
12 jest, ja też. Jest. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden. Już miałem zawnioskować, żeby wyłączyć palaczy, mają interes prawny.